Skąd pomysł na kampanię Ratujemy życie, nie leczymy? Pomysł na kampanię wyszedł ze środowiska ratowniczego. Jeszcze część społeczeństwa traktuje naszą karetkę jak przychodnię na kółkach. Nie wypisujemy już recept, nie udzielamy porad całej rodzinie, jak to drzewie bywało. Ratownicy medyczni nie mają takich upraw. Chodzi nam o to, żeby te wyzwania, które są nieuzasadnione, żeby ich procent był coraz mniejszy, żebyśmy jeździli tam, gdzie naprawdę jesteśmy potrzebni. I drugą rzecz, którą chcemy tutaj cały czas promować, ratujemy, nie leczymy. Tak, ratujemy w nagłych stanach, nie leczymy, bo tego jest lekarz POZ, tu są poradnie specjalistyczne, są szpitale. Ratujemy, czyli nagłe i ostre stany. Czyli kiedy wzywamy nagły, ostry stan, wtedy wzywamy ambulans. Jeśli chodzi o drugą część naszej akcji, podstawy pierwszej pomocy, co trzeba zrobić, udrożnić drogi oddechowe. Jak ktoś nie oddycha, udrożnić drogi oddechowe. Każda pomoc udzielona pacjentowi, który czeka na ambulans kilka minut, zanim nastąpi śmierć mózgowa, można człowieka uratować. To można powtarzać. To są proste czynności. Zachęcamy, żeby się ich nauczyć. Zachęcamy do udziału w naszych ćwiczeniach. Być może do kursu w naszej szkole ratownictwa, ale żeby te podstawowe czynności mieć opanowane. Powtórzę, jak wezwać pogotowie, do czego wezwać pogotowie, co zrobić zanim przyjedzie. Proste czy elementy, ale uratują być może wiele istot. Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, jak powinno wyglądać takie prawidłowe zgłoszenie właśnie do pogotowia ratunkowego? Prawidłowe zgłoszenie jest bardzo krótkie. Należy powiedzieć, gdzie coś się dzieje. Dać adres, gdy rozładuje się kłamówka, dyspozytor będzie wiedział, pod tym adresem coś się dzieje i ambulans pojedzie. Najpierw adres, potem przedstawić się i powiedzieć, co się dzieje. Dalszą rozmową pokieruje dyspozytor, więc nie będzie tu instruktażu, co trzeba robić. Powiedzieć, co się dzieje, krótko. Dyspozytor przejmie inicjatywę i powie, co robić i zada dodatkowe pytania. W tym czasie ambulans już może jechać, bo dyspozytor będzie wiedział, zanim skończy procedurę algorytmiczną zadawania pytań, zbierania wywiadu, już ambulans może być wysłany. Dyspozytor też oceni, czy ten przypadek nie jest właściwy bardziej dla świątecznej opieki medycznej. Tak, ale... dyspozytor to oceni. My w samym naszym wojewódzkim pogotowiu ratunkowym w Katowicach mamy 780 tysięcy telefonów rocznie, wyjazdów 200 tysięcy. Co oznacza, co 3 minuty ambulans wyjeżdża. Wyjeżdża co 3 minuty ambulans na sygnale. To jest skala działalności naszej firmy, której no de facto aż tak nie widać w takiej skali, prawda? Każdy się z tym zgodzi. I chodzi o to, że uniknięcie choćby tych kilku procent takich zgłoszeń niepotrzebnych, albo że można coś innego zrobić, że można iść do lekarza jutro, bo naprawdę ten ból nogi, który jest od 5 dni, to ten 6 dzień być może jeszcze wytrzyma. Nie absorbować ambulansu z anestezjologiem czy chirurgiem, jaki jest to zespół specjalistyczny, tylko poczekać. Taki zgłaszający się pacjent uzyska od Was też informację, gdzie może się zgłosić tak, w najbliższym Każdy pacjent, jeśli mówimy, nie jest to wizyta nagła, ratująca życie, zdrowie, uzyska informację, gdzie jest najbliższa poradnia świadcząca usługi nocnej, świątecznej pomocy wyjazdowej. Uzyska taką informację z numerem telefonu i tam może zadzwonić, zgłosić się. I na pewno nie zostanie zostawiony sam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.